Prosiłam chłopaków, żeby wywieźli śmieci. Chodź, Franek, pomożesz mamie, tak? Chodź, Franuś. A Franek wziął zły śmietnik. Jaś uszedł z popiołem. No, u nas nadal śnieg. Dziobaki tutaj dziobią. Grzebią. A ja muszę wynieść ten czarny śmietnik. On jest pełen popiołu. Kurde, przez całe lato zbieraliśmy popiół. Pomieciliśmy ogień, żeby woda była ciepła. A w ogóle ja chcę dzisiaj jechać węgiel kupić, wiecie? Chociaż pół tony. No, bo czekam nadal na te dofinansowanie do węgla, ale to chyba nie wiem, czy na święta to przyjdzie, czy kiedy. No, się nie doczekam. Dzwoniłam 2 tygodnie temu, to pan mówił, że pieniądze będą w poniedziałek. Potem składałam taki wniosek, że chcę kupić ten węgiel po tej tańszej cenie, ale oni też nie wiedzą, kiedy, nie ogarniają ogólnie tematu. Jezu, to jest ciężkie, ja tego nie dźwignę. Kurde, muszę z tym wyjechać, żeby z tym wyjechać. No i stwierdziłam, że chrzanie to, bo koleś, który, słuchajcie, za drzewo tam chyba... To drzewo może później sobie kupię, jak będę miała hajs jakiś. To dokupię sobie te metry drzewa. To też znalazłam takiego ziomka, no mam nadzieję, że on to będzie jeszcze miał, bo drzewa ogólnie jest w opór w tym roku. Każdy jakoś tam gdzieś kombinował, żeby wyrabiać, i ludzie sprzedają po prostu to drzewo. Ja też w grudniu będę sama wycinać las, więc no, ale to nasze drzewo wycięte w grudniu to się na pewno nie będzie nadawać, chociaż brzoza ponoć się nadaje do palenia. Nie wiem. Sprawdzimy. No i tak. Tak to, słuchajcie, jest. A ja dzisiaj długo spałam, bo chłopaki nie szli do szkoły, bo trochę są chorzy, ale na dwór oczywiście chcieli iść. No i ja się wyspałam. Tak naprawdę spałam prawie do 10. Jestem super wyspana. Nadal jestem chora, więc... Ja się może odwrócę. Nadal jestem chora, więc no, ten sen był mi potrzebny, tym bardziej, że dzisiaj mam nockę. Więc tak, dałam dziobakom, byłam nakłaść na ogień, chłopaki przynieśli mi popiół, pomagają. Teraz ja wywiozę ten duży pojemnik na popiół i przygotujemy tam właśnie plandekę na ten węgiel i pojadę kupić, bo muszę podjechać po prostu, bo gotówką na miejscu, gotówki ja nie mam, a żeby kupić i żeby oni mi to przywieźli, no to muszę tam podjechać niestety. A wiecie, jakoś chcę mieć udokumentowane te wydatki, bo potem ktoś powie, że nie wiem, że to mi z nieba nagle spadło. No śliskie są te gumaki. Widzisz, Franek, dobrze, że ty nie ubierałeś gumaków. No, zapnij se, dziecko. No ale to butów teraz nie wcisną palce. Wcisną cię palce. Ojej, to inne buty ubierzesz wtedy. A widzisz, gumaczki, Jasiu się ślizga. No, ja muszę teraz to wziąć. A, Jasiu, wiesz, gdzie jest ta plandeka niebieska? Taka porwana, kiedyś mieliśmy do węgla. Kurde, gdzie ona może być? A pójdziecie zobaczyć tam do wiaty? Tam nie ma jej. Ale proszę, idź się zobaczyć. Tam nie ma. Wyszukasz, mam te śnieżkomaty to... Śnieżkomaty są w stodole. Nie ma ich. Są. Nie ma. No są. O co zakład? Gdzie? A o co zakład? Gdzie? O co? Dawaj. O 9 zł. O stówę. Dawaj. Nie. A masz jakie ten ma brudne rękawice. O stówę, tak? Dobra. Dobra, no, idziemy. Pokaż. No dawaj. No ja, dawaj. Nie mówiąc, ja się nie zgodziłam na stówę. O, ja się... Ale było przebite, dajesz stówę. Nie, nie ma. Nie, na 10 zł. Nie. Oj, dzieckłe, dzieckłe. Patrz, patrz i się ucz, poczekaj. Ja sobie muszę latarkę zapalić. Ciekawe. Kurde, nie znalazłam stodole. Jezus, to jest ciężkie. Z tym nie mogę ujechać. Masakra. Pimpuś. Za dużo tego wsypaliśmy w ten pojemnik. No i tak, słuchajcie, tak to z tymi dopłatami do tego węgla wygląda, że to są chyba jakieś jedne konkretne przekręty. Tak mi się wydaje. Patrzcie, jak dziobaki dziobią. One zeszukają piachu, żeby tylko czepiać.
Czy żeś ty zbawiafał rowerem w zimie będziesz jeździł? Czemu stówę? Nie ma. No ja trochę gdzieś widziałam. Ja się rowerem nie jeździ w zimie. Co? Kto co powiedział? No ja. Aha. No nie, ja znajdę je wam. Dobra, udało mi się wywieźć te śmietniki. Ale patrzcie, jak u nas jest biało. Trzyma. Żeby jeszcze więcej trochę napadało, to chłopaki by mogli faktycznie na sankach jeździć, a tak oni wyciągnęli sanki i nie idzie, bo piach jest pod spodem. Dobra, idę szukać tą plandekę. Przeczytam. Posprzątać przed piwnicą. Wtedy szybko się ogarnąć. Czy do 15 zdążę skoczyć? No. To do 17 będziemy wrzucać ten węgiel. Się uda. Jak nie, to jeszcze jutro. Ojku. No i dzieciaki łażą do lasu. I tutaj lis je ciągle. Ciągle ich jest mniej, bo lis je zajuma. Katastrofa.
się czuję teraz, że tym pasem ściśnięta, to jeszcze tak zawinięta tym szalem. Po prostu jak taki jeden mały kokon. No. Dobra. Później się odezwę do was, jeszcze muszę wskoczyć do biedy. Do biedy. Bo parę rzeczy do jedzenia. W sumie chcę zrobić rosół, bo wyjęłam wczoraj pierś z indyka. Miałam kiedyś tam kupione, zamrożone, wyjęłam ją. I chcę zrobić rosół. Rosół zawsze pomaga, ja nie wiem. Ja uwielbiam rosół, jak jesteśmy chorzy, jak ja jestem chora. To jest moja ulubiona zupa, więc muszę kupić włoszczyznę. No i kilka rzeczy. Dobra, teraz muszę sobie odpalić nawigację, bo nie wiem, gdzie to dokładnie jest. No i dobra, kochanie. Wróciłam. Rozbieram się z 4:30. Kurde. Godzinę czasu mam na to, żeby ogarnąć wszystko. Muszę się umyć. Głowę. Pokażę wam może zakupy. No i dobra, kochani, takie szybkie zakupy. Zgaś światło w pokoju, co? No to rób. Mięso mielone, wołowe. No spaghetti chyba jutro zrobimy, albo pojutrze. Burgery wołowe. Te są bardzo dobre. Włoszczyzna, tak jak mówiłam, do rosołu. Które zaraz ja muszę chyba najpierw ten rosół nastawić, wiesz, Jasiu? Banany i wtedy pójdziemy zobaczyć tam do tego węgla, czy my go damy radę, czy nie. Serki wieńskie. Ja wzięłam sobie tych serków więcej. Ogólnie ostatnio to jest bardzo często moje śniadanie. Serek, bułka i serek z dżemem. Bułka zwykła. Tutaj takie duże monte dwa. Jogurciki. Tu są nazwy różnych miast. Warszawa, Bytom, Poznań, Tarnów, Kraków, Toruń. No i coś śmiesznego w tym. Wrocław, Lublin, Przemyśl, Biała Podlaska, Złotoryja. No jest takie miasto, no i co w tym? Co w tym śmiesznego? Jasiu, masło, orzech. Aaaa! Trzymaj wianek, pomóż mamie. Możesz do lodówki już chować, co? Pomożesz mi? No. No, dziękuję ci. Pochowaj do lodówki, tak? Tutaj wasze jogurciki takie do picia. Bananowe. Wzięłam dużo mandarynek, bo my lubimy mandarynki, nie? Zimą uwielbiamy. Wzięłam całą siatę mandarynek, masło, bo ja uwielbiam masło. Tu nie ma miejsca. Tam jest miejsce. I Franka ulubiona kiełbasa. I to są wszystkie zakupy. Dobra, robimy obiad. Zaraz będę tą pierś z indyka kroić na kawałki małe. Tutaj mam też jeszcze włoszczyznę w słupkach. Tutaj zaraz tą wrzucę. Będzie rosło. Potem umyć naczynia muszę. Thank you.
No i dobra, kochani, ja wiem, że najlepszy osób wychodzi na piersi z kurczaka, bądź też na skrzydełkach najlepszy. Ale ja nie mam niestety skrzydełek ani piersi z kurczaka, mam tą pierś z indyka, a mam ochotę na rosół i specjalnie do tego nie stwierdziłam, że nie będę kupować. A tak jakby ostatnio staram się na bieżąco wszystko z zamrażarek i jak mamy, to wyjadamy, więc żeby to nie wiadomo ile nie leżało w tej zamrażarce. Więc stąd też dzisiaj właśnie taki pomysł. No, staram się tak, wiecie, jak gotuję, chociaż ostatnio rzadko gotuję, to znaczy się rzadko, ja zawsze rzadko gotowałam, bo jak ja chodzę do pracy, a dzieci w szkole jedzą, to po co gotować, ale teraz mam taką ochotę na ten rosół, że tu zaraz to zagotuję, dorzucę przyprawy, będzie po szotkach chyba, mam nadzieję, że na tym indyku to też wyjdzie. No i co teraz, panie szczęsny? Panie szczęsny, chodź, idziemy zobaczyć z tym węglem, ja? Tu w ogóle czeka znowu sterta rzeczy do ułożenia. A, przyszły te pudełka. Ja odebrałam te opakowania. Pomożesz, Jasiu? Te opakowania... Tak, krześle. Pomożesz mi? Przyszły te większe, do tych większych prezentów. No wyjmij. Czyli możecie te, które się wam nie mieściły, bo wam się też nie mieściły, później włożysz, tak? No i zamówiliśmy takie większe worki, bo nie wszystkie prezenty nam się mieściły. Mi też nie wszystkie się mieściły dla chłopaków, więc nie powkładałam wszystkiego. Tutaj mamy w tym kartonie właśnie te rzeczy mam dla chłopaków. A tu mam moje. No i nie zaglądamy tam sobie, więc później po prostu to powkładamy. Oni powkładają, to jest dla nich 5 dla mnie. Zobaczymy, czy wystarczy. Jak nie wystarczy, to jeszcze trzeba będzie domówić. I w ogóle dzisiaj dostałam informację, że jest w drodze ta paczka z tym trzecim rodzajem tych woreczków, które będą dla Franka, więc no może przyjdzie za 2-3 dni, skoro napisali mi, że jest w drodze w sumie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ej nie noś go, Jasiu, ty będziesz miał, Jasiu, Jasiu go nosi na barana, na sosę, świrki małe. No więc ja tam pisałam ogólnie do tej firmy i oni mi napisali, że postarają się wysłać. I dzisiaj dostałam info, że wysłane, więc tak jakby mam nadzieję, że to dojdzie szybciej niż 10-12 dni. Liczę, że w tym tygodniu jeszcze. Moje piękne kołpaczki przyszły. No, ale Fenek... Ja je wezmę do samochodu. Chodź, Jasiu, idziemy. O kurde. Tego wągla takie mało. Tylko kurde, my nie damy go rady wciągnąć, Jasiu. Wiesz, ponosić też nie zdążymy. Jak ty te drzwi tu otworzyłeś? Taka kubka węgla, kurde. Dwa koła. Czy piasku on tam wsypał? Nie damy rady tego ponosić. To jutro to zrobimy. Poczekaj tu chociaż, żeby tutaj zamknąć. Dobra, weź. Naładuj jedną szyflę. Zobaczymy, jak to się pali. A jutro rano będę to wrzucać. Wiecie, skąd to jest węgiel? Jasiu, ty nie masz pojęcia w ogóle. To nie jest polski węgiel. Ty sobie nie zdajesz sprawy, skąd to w ogóle jest węgiel. On jest z jakiejś Indonezji czy skądś. A. No daj jeszcze jedną szyflę. Albo wiesz co, daj tutaj w to wiadro, włóż. Masz. I zobaczymy, czy to się pali. Dobra, starczy.
Starczy, bo ten jak tam sypie całe wiadro, to piec się rozwali, a ja nie mam kasy na nowy piec. Wiesz, że on się nie patrzy z niczym, że on sobie przyjedzie i w dupie wszystko ma. Jeszcze spłaty wielkie żąda. Tak, także mój braciszek jest w domu. To już nawet nie wiadomo, czy kurde... Co? Już poczekaj, ja tutaj odkładam ten węgiel na bok. No. Nie dam rady, Jasiu, wiesz? Jutro trzeba będzie. Mam nadzieję, że nie będzie śnieg padał. Zamykasz? Nie dasz rady, daj mama. Dobra, naczynia umyte, ale rosół się robi. No, to nie będzie taki dobry rosół jak ze skrzydełek, ale taka jakby zupa, niech jest. A ja jeszcze stwierdziłam, że wykorzystam takie już dojrzałe banany. Dorzucę do nich truskawki i zrobię nam koktajl. I do tego koktajlu dodaję, słuchajcie, normalne mleko. Tu zaparzyłam chłopakom herbatę, tutaj sobie herbatkę. I zanim ten rosół się ugotuje, to wypijemy sobie koktajlik. Dobra, taki rzadszy będzie, bo tych bananów tu było ze 3 chyba. Pamiętajcie, dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Wszystkie osoby, które oglądają, proszę was, żebyście dali tą łapkę w górę i subskrypcję, bo to dla mnie bardzo dużo znaczy.